Kochani przyjaciele oblubieńca, kończymy dziś nasz kolejny rok formacyjny. W psalmie dzisiejszym słyszeliśmy: rok uwieńczyłeś swoimi dobrami. Tam, gdzie przejdziesz, wzbudzasz urodzaje. Czasem na te urodzaje trzeba długo czekać. I nieraz wyglądamy i szukamy tych owoców. Bardzo pięknie się składa, że ostatnio zaczął padać deszcz. Dzisiejszy dzień jest taki deszczowy. Po tyle dni modliliśmy się i czekaliśmy na ten deszcz. I w dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszeliśmy o tym, że Eliasz wysłał swego sługę nad morze, aby wyglądał, bo zbliża się deszcz. Ten poszedł i mówi: nie ma nic. Za chwilę ten wrócił, a mój Eliasz mu powiedział: wracaj 7 razy. Za 7 razem sługa powiedział: oto obłok mały jak dłoń. I z tego obłoku małego jak dłoń przyszedł deszcz, który wzbudził te urodzaje oczekiwane. I my może 5, może 6, może 7 razy, a może 77 razy musimy przychodzić na spotkania, sięgać po Słowo Boże, spowiadać się, przyjmować komunię, powstawać z upadków, żeby dopiero zobaczyć jakieś urodzaje. Potrzeba cierpliwego troszczenia się o glebę swojego serca, o to, żeby przynosiła, dawała wzrost. Kończymy rok formacyjny z hasłem: poznaj pragnienia mojego serca i przyjmij moje słowo. Tak jak mówiłem tydzień temu, to hasło nie kończy się, nie przestaje obowiązywać. Pewnie będzie kolejne hasło, ale pamiętajmy, aby poznawać pragnienia serca Jezusowego. Jednak po tamtej konferencji, którą tydzień temu ogłosiłem, przyszła mi myśl, że i o naszych pragnieniach też warto jest pomyśleć, przyjrzeć się. Bo to jedna sprawa, że poznajemy pragnienia Boga względem nas, ale czy przyjmujemy je w tym Słowie? Ksiądz Krzysztof Wąs napisał taką małą, bardzo cenną książeczkę: Poznawanie siebie w świetle Bożego Słowa. To są takie broszury, takie zeszyty formacyjne, chociaż one są wydane w miękkiej okładce i nazywają się zeszyty, to jednak w środku niosą ogromną, cenną treść. Żebyśmy poznawali swoje serce, serce Boga, abyśmy swoje serce w sercu Boga składali. Miałem taką rozmowę z siostrami zawierzankami w Częstochowie na temat psychologii. Siostra powiedziała: no ale psychologia odwraca uwagę od Pana Boga, stawia w centrum człowieka, a duchowość stawia w centrum Boga. Powinniśmy się oddać cali Panu Bogu. I trudno się z tym nie zgodzić. I tak mnie zaskoczyła tą rozmową, że jadąc z Częstochowy, jeszcze wtedy przed powstaniem, wykończeniem tej dobrej drogi, to tam z 5 godzin jechałem i te 5 godzin myślałem w samochodzie: o co chodzi? Czy ona ma rację? I ma rację, i nie ma. Dojeżdżając już do domu, stwierdziłem: tak, trzeba siebie całego oddać Panu Bogu, ale żeby siebie całego oddać Panu Bogu, to trzeba najpierw siebie całego posiadać. Trzeba siebie mieć. Trzeba siebie poskładać, bo my mamy w naszych głowach, w naszych sercach wszystko, czego potrzebujemy. Tylko to jest tak trochę jak po trzęsieniu ziemi. Powypadało to z półek i trzeba na tych półkach poukładać. Dlatego przygotowując się dzisiaj do tego podsumowania roku, cały czas chodziły za mną słowa Pisma Świętego, psalmów, różne inne fragmenty z proroków o sercu. I w Piśmie Świętym serce jest siedliskiem myśli, mądrości. My mówimy o rozumie, że lokalizujemy go w głowie,
Ale bez względu na to, czy chodzi o mózg, czy o serce, to chodzi o to, jacy jesteśmy w środku. I Psalm 64 mówi, że podobne jest do przepaści serce i wnętrze człowieka. Któż je może zgłębić? Jeremiasz w 17 rozdziale przestrzega nas, że serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Że możemy się bardzo dać wpuścić w maliny, kiedy tylko słuchamy siebie, swojego serca. Maryja, którą dajemy za wzór, rozpamiętywała i zbierała wszystkie wspomnienia w swoim sercu. W 14 i w 53 psalmie czytamy, że mówi głupi w sercu swoim, nie ma Boga. To wszystko dzieje się w sercach, w naszych sercach, w naszych pragnieniach. I tak jak mówiłem tydzień temu, popełniamy błędy i grzeszymy, bo chcemy żyć, bo mamy pragnienia. Pragnienia, które są nam dane przez Boga. I z jednej strony jest ta ciemna strona, że serce może nas zwieść, że idąc za pragnieniami swojego serca możemy odrzucić pragnienia Boga, że możemy przez to właśnie wybierać źle, chociaż będziemy mieli dobre intencje, ale możemy pobłądzić. A z drugiej zaś strony, medytując to słowo, że serce jest podobne do przepaści, nie jest dla nas do ogarnięcia, uświadomiłem sobie, że to jest też boski pierwiastek, bo Boga nie da się ogarnąć. Więc jeżeli my w sobie mamy tę przestrzeń serca, której nie da się zgłębić do końca, to znaczy, że to jest odbicie Boga. I w tym pragnieniach tych serca naszych niezaspokojonych odbija się pragnienie Boga. Więc nasze te najgłębsze niezaspokojone pragnienia powinny nam mówić: chcesz więcej Boga w swoim życiu. Chcesz więcej Jego serca w swoim sercu. To powinno nas do Boga pociągać, żeby to nas nie powodowało w nas smutku, żeby to nie powodowało zgorzknienia, ale dawało nam nadzieję, że to serce złaknione pomieści Boga, będzie zaspokojone Bogiem, może tak bardziej, bo to Boga nie pomieści, ale Bóg pomieści nasze głody i On może to w nas wypełniać. On chce to w nas wypełniać. Nie dajmy się zwieść, że możemy kogoś ocenić, kogoś potępić, skoro nawet swoje serce jest tak trudno zgłębić i pojąć i zrozumieć samego siebie. To jak naiwne jest myślenie, że możemy kogoś innego oceniać. Nie możemy. Ksiądz Adam Ulatowski na Dniu Jedności w Miłosierdziu Bożym mówił w konferencji, że posługując w więzieniu spotkał takiego potężnego więźnia, wygolonego karka, jak to się mówi. I ten mu się otworzył, zwierzył. Mówi, no, w domu uciekałem przed ojcem, który mnie z nożem ganiał. Na ulicy się ze mnie wyśmiewali. I odkryłem, że jedyny sposób, żeby przetrwać, to jest przemoc. Zranił, skrzywdził wielu ludzi, wylądował w więzieniu. I ksiądz Adam, to co powiedział, to mnie bardzo dotknęło, bardzo mnie wstrząsnęło. Powiedział, że ten człowiek nie miał wyboru. On popełniał to zło, bo znalazł tylko jeden sposób, żeby przetrwać. A ksiądz Adam mówi, a ja miałem wybór. Ile razy źle wybrałem. Ja nie miałem tak trudnych warunków. To pokazuje, że nie możemy siebie porównywać. Nie możemy nikogo potępiać, nie możemy oceniać, bo nie znamy tych serc. Dziecka ganianego z nożem przez ojca, które później staje się, tak po ludzku patrząc, potworem. Ale urodził się taki sam mały, bezbronny i słodziutki jak każdy z nas. I różne są nasze historie, więc nie dajmy się zwieść. Nie oceniajmy, bo to nie ma sensu. Próbujmy iść za głosem Boga.
poznając swoje serce, żeby zintegrować swoje wnętrze i oddać się całe Bogu i poznać całe serce Boga i przyjąć całą Jego wolę, przyjmując Jego Słowo, żeby siebie coraz bardziej poznawać. Niedawno widziałem taką kompilację filmików, które bardzo mi przypomniały moje dzieciństwo. A to na jednym urywku filmiku był taki obraz, jak dziecko wbija ołówek w gumkę. Kto z nas tego nie robił? Zwijanie paska od plecaka tej końcówki w rulonik. Ona się rozwija, ale to znowu zwija. Albo kto się nie bawił wodą, jak z kranu płynie. Kilkanaście takich scen, które w tej chwili wszystkich sobie nie przypominam, no ale w każdej z nich się odnalazłem. I tak sobie pomyślałem, że ja tak miałem, no to pamiętam. Ale że ktoś zauważył, że to jest jakaś prawidłowość na świecie. Że wielu ludzi tak ma. Rozmawialiśmy kiedyś o żyrandolu w naszym górnym kościele. No i też widziałem w internecie takiego mema. Ja zastanawiający się, ile osób zginie, jak spadnie ten żyrandol. No ja też tak miałem. Tylko nigdy nie odważyłem się tego na głos powiedzieć. Aż okazało się, że nie tylko ja tak mam. To jest jakaś tajemnica naszego człowieczeństwa, że w tych różnych rzeczach jesteśmy tak bardzo podobni, że mamy podobne przemyślenia, podobne mechanizmy w swojej głowie. Słuchałem ostatnio wykładu o znakach rozpoznania i komunikacji krzyżowej. Coś takiego tam było. Takie trochę kosmiczne określenia. I to poszukiwanie uwagi rodziców przez dziecko. I tak sobie słucham, no dziecko uderzyło młodszego braciszka, chłopczyk uderzył braciszka, rodzice biorą go na rozmowę i mówią mu, żeby tak nie robić, że to jest nieprzyjemne. No i poświęcają temu dziecku czas, uwagę. Wydawałoby się, doskonali rodzice. A to dziecko przez to uczy się, że jak będzie chciało więcej uwagi rodziców, to znowu przywali brat. Ja tak sobie myślę, jaka to jest tajemnica wzrastać, być człowiekiem. Kto z nas ma doskonałego psychologa za rodzica? Kto z nas kończył jakieś wykształcenie szczególne w dziedzinie wychowania małych dzieci? Kto z nas jest w stanie tak pomagać, tak wychowywać, żeby tym wychowaniem nie poobijać, nie poranić? Wszyscy jesteśmy wychowywani na zasadzie prób i błędów. I to, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, to pokazuje, że Bóg bardzo wiele łaski zlał na nas. Bardzo wiele słów do nas przemówił ze Słowa Bożego. Bardzo wiele modlitw naszych wysłuchał. Bardzo wiele spowiedzi, Eucharystii, które przyjęliśmy, nas uświęciło. I to, że dzisiaj tu jesteśmy, to nie jest dla nas powód do tego, żeby się wywyższyć, ale żeby wywyższyć Boga. I w kolejnym zakończeniu roku formacyjnego Mu podziękować. I nie ustawać w drodze. Poznawać pragnienia swojego serca i poznawać pragnienia Boga nadal, wciąż i wciąż. Walcząc o to, żeby swoje serce zatapiać w sercu Boga, żeby do Boga być coraz bardziej podobnymi i żeby pragnienia naszego serca spotykały się z pragnieniami Boga względem nas. A kiedyś, jak to się uda, spotkamy się na Syjonie. Ciebie należy wielbić na Syjonie i Tobie oddawać chwałę. Amen.